złożyłem rezygnację z tego stanowiska. Była taka sytuacja. Starosta po jednej kontroli CBA dostał takie zawiadomienie, że ponieważ posiadam udziały w spółce, no w tej chwili to już jest czas przeszły, posiadałem udziały w spółce, bo ja się ich pozbyłem, nie powinienem pełnić funkcji szefa powiatowej jednostki organizacyjnej. Jeżeli posiadam takie udziały, to powinien mnie zarząd powiatu odwołać. No problem tylko taki był, po pierwsze złożyłem odwołanie od tego do szefa CBA, ponieważ po pierwsze szpital nie posiada osobowości prawnej, to ten przepis mnie nie dotyczy, nie powinien dotyczyć, a po drugie ja od początku, kiedy jestem w ogóle w samorządzie, we wszystkich swoich oświadczeniach informowałem o tym, że posiadam taką spółkę. Ta spółka działa sobie w województwie dolnośląskim, prowadzi działalność ani niezwiązaną w jakiś sposób z lecznictwem, ze służbą zdrowia, ani w żaden sposób z miastem, brzegiem, ani z Opolszczyzną. To jest tam, ja z tego tytułu też nie miałem żadnych dochodów, natomiast jest taki przepis, który w taki sposób został zinterpretowany. Ponieważ miałem chwilę na zastanowienie się, miałem obawy o to, czy mam też opinie prawne, że akurat to stanowisko, które wyrażam, jest prawidłowe. Nie chcę narażać szpitala na jakieś zbędne problemy związane z tym, że ktoś nagle może zakwestionować decyzje, które podejmuje, są, czy tam jakieś pisma, czy jakieś dokumenty są nieważne, bo ktoś tam zażądał mojego odwołania, w związku z tym postanowiłem sam złożyć wypowiedzenie. W ciągu tych 6 lat, w których pan był dyrektorem brzeskiego szpitala, szpital przeprowadził wiele inwestycji, m.in. szpitalny oddział ratunkowy, odnowienie wielu oddziałów szpitalnych. Czy nie szkoda panu w tym momencie, kiedy również szpital czekają kolejne inwestycje, odchodzić ze stanowiska? Pewnie, że szkoda, tym bardziej, że skala tych wszystkich inwestycji przez te ponad 6 lat, to jest już blisko 20 milionów złotych. To i cała termomodernizacja, i poodnawiane oddziały doposażone w sprzęt. Nawet trudno w tej chwili porównywać ten szpital, który tam 3 października 2007 roku przejmowałem, a teraz ten, który w tej chwili zdaje. To jest inna epoka, to jest inna. Tego się w ogóle nie da porównać. Każdy, kto w taki sposób, choć trochę obiektywny, chciałby popatrzeć na tą sprawę, na tą sytuację, czy popatrzeć, przyglądać się działalności funkcjonowania szpitala, to stwierdzi, że faktycznie tak jest. A czy szkoda? No pewnie, że szkoda, bo to jest ponad 6 lat życia. Czy ma pan w takim razie jakiś pomysł, co będzie pan robił dalej w przyszłości? Na razie się jeszcze nad tym nie zastanawiałem. Zdobyłem tutaj doświadczenie w ochronie zdrowia, w zarządzaniu szpitalem. Nie wiem, może mi się uda w jakiś sposób to wykorzystać. Mam teraz chwilę na przemyślenie i podjęcie decyzji. Wróćmy jeszcze do szpitala. W jakim stanie zostawia pan brzeski szpital? Wydaje mi się, że jest na tle tego, co się dzieje w kraju w ochronie zdrowia, w całkiem przyzwoitym stanie. Pewnie, że mamy problemy finansowe. Problemy finansowe ma cała ochrona zdrowia, mają wszystkie szpitale powiatowe na terenie województwa opolskiego i większość szpitali wojewódzkich. Jeżeli szpital jest wielooddziałowy, jeżeli pełni dyżury całodobowo z blokiem operacyjnym, z SOR-em na wszystkich oddziałach, to jest źle, inaczej powiem, jest fatalnie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No samo to, że my kolejny rok z rzędu mamy porównywalnej wielkości kontrakt, a inflacja jest na poziomie, przez te 4 lata na poziomie taka składana 10%, to znaczy, że mamy w tej chwili nominalnie 10% mniej niż mieliśmy 4 lata temu. Wszystko drożeje, drożeją leki, drożeje energia, drożeją usługi. Wymogi z kolei Narodowego Funduszu Zdrowia do funkcjonowania poszczególnych oddziałów czy poradni stale rosną. Sprzęt, który kupuje się, jest coraz droższy, wymaga coraz droższej obsługi. Jeżeli taka jest sytuacja, to tych pieniędzy brakuje i będzie brakowało. W ochronie zdrowia trzeba podejmować radykalne decyzje. Myślę, że wszyscy, którzy choć trochę obserwują sytuację w ochronie zdrowia, zauważyli, co działo się z kontraktowaniem w tym roku. Wszystkie szpitale mają poobcinane kontrakty.
U nas to jest na poziomie tam niecałe 500 000 mniejszy kontrakt na 2014 w stosunku do 2013, no ale szpitale wojewódzkie to już potraciły ogromne kwoty, bo tam jest po kilka milionów złotych. I teraz pytanie, jak związać koniec z końcem? Bo z jednej strony my spełniamy zadania określone dotyczące ochrony zdrowia na terenie całego powiatu i tutaj nikt się nie pyta, nikt nie dyskutuje, czy mamy pieniądze, czy nie, bo trzeba ratować życie, a z drugiej strony no, trzeba mieć za co ratować życie, a tych pieniędzy wszystkim brakuje. Ale to mówię tylko od strony finansowej. Myślę od strony organizacyjnej, od strony kadrowej sytuacja jest, powiem krótko, bardzo stabilna i taka wydaje mi się, że dobra.